dzisiaj faktycznie trochę lajtowiej, bo... Do 14 nic nie robiłem. Ale no, trzeba tam popracować. Ogólnie mam plan. Mam plan. Jaki mam plan? Mam plan teraz pozamykać trochę case'ów, bo ciągnie się za mną parę spraw i trzeba porządki porobić w tych sprawach. Ja ostatnio ciągle w kursach siedzę, więc plan na maj jest dosyć pracowity. Ach. Niestety. Uter kontra śmierć o skrzydły. Będę walczyć z honorem. Okej, zostawmy to. Gramy w pierwszej to, w drugiej, w trzeciej, dwóch takich. Oto nie, aspekt śmierci, ją, file flow. Opla, murloczek na stoliczek i graj. Ale kursów nie porzucisz, mam nadzieję, przede wszystkim kursantów. Nie, no to chodzi o to, że ja mam jeszcze pomysł na inne kursy, nie? Bo jeszcze chcę zrobić jeden odnośnie streamowania. No myślę, że zrobimy tak. Jeszcze chcę zrobić jeden co najmniej odnośnie streamowania. Jeszcze jeden chcę zrobić odnośnie streamowania nie gamingowego, że tak powiem. Ciekawe. Jeszcze jeden co odnośnie streamowania nie gamingowego. Tak mi to nic nie da. Później chcę zacząć robić też o YouTubie parę i tak dalej. I chodzi po prostu o to, że zamiast siedzieć nad kolejnymi kursami w maju, to chcę pokończyć sprawy, które nie są z tym związane. Bo mam jakieś tam rzeczy do, powiedzmy, sprzedania, do wyremontowania i tak dalej. I muszę to w końcu zrobić, bo się ciągnie za mną dużo takich case'ów w około biznesowych i jak tego nie skończę, no to dalej się będzie ciągło, nie? Fajna miniaturka streamu jest. A nie wiem, nie widziałem. Będzie plener. Nie wiem, co znaczy będzie plener. Jak bardzo można nagiąć regulamin Twitcha i nie wyłapać bana? Nie, chodzi o bardziej webinary, nagrania, szkolenia, nie? No bo to też jest bardzo fajny temat, nie? Jak ktoś robi webinary, no to tam bardzo często ma z tym problemy i to z dźwiękiem i z kamerą i tak dalej. I mam pomysł na taki właśnie kurs nie na Twitcha, tylko na StreamYarda, o, może tak. Dobra. To wyrzucamy na stówę, a to zostawiamy. Nie na stówę, ale to zostawiamy. To może coś dla mnie akurat by było. No, zamierzam to tak zrobić trochę bardziej w dorosłym tonie, że tak powiem. Znaczy może nie dorosłym tonie, bo to trochę dziwnie brzmi, ale w poważnym tonie. Coś w tym sensie. Czy ja gram deckiem na murlokach u Palladyna? Nie. Deckiem szamana na elementarach. Będzie kurs lokowania? Może i będzie kurs lokowania. Nie mówię nie. Dobra, nagrajmy tak. Bo wydawało się, przynajmniej mnie się tak wydawało, że narzucasz sobie tysiące pomysłów, ale żadnego z nich nie dokończę. W sensie, że dużo chcesz na raz robić. Wiesz co? Tak i w sumie nie. W sensie nie powiem, żebyś nie miał racji. Bo częściowo rację masz. Natomiast wbrew pozorom ja dużą część pomysłów kończę, nie? No są faktycznie rzeczy, które porzuciłem, jak na przykład, nie wiem, miałem ten pomysł z firmą zajmującą się autodetailingiem i oklejaniem samochodów. A to nie jest tak, że ja tego pomysłu nie skończyłem, ja po prostu przeanalizowałem to i wyszło mi, że to chyba jednak nie jest dla mnie. Więc wiesz, no to nie jest tak, że nagle mówię, o nie, dobra, nie chce mi się już, to ten... Są też rzeczy oczywiście, których nie robię.
Dobra, najpierw zagrajmy to. Teraz co ja mam zrobić? Dobra, to robię tak. Są też rzeczy, których nie robię. Bo się okaże, że na przykład nie mam czasu. A natomiast tak większość rzeczy raczej kończę, tak mi się wydaje. Ale faktycznie, no kilka projektów zarzuciłem, no bo doszedłem do wniosku, że są bez sensu, nie? Albo jakiś tam inny powód. Deskład. No deskład był niewypałem. Deskład był niewypałem, który w sumie dał mi dużą nauczkę, która się przyda w wielu case'ach, bo po deskładzie nauczyłem się, że to co ja myślę, znaczy no, nauczyłem się, bardziej mi się to uświadomiło, że to co ja myślę nie do końca może być takie jasne dla innych i trzeba się zastanowić, czy przekaz jest dobry. Koszulki dla przykładu. Koszulki są dalej, natomiast są zawieszone, że tak powiem. Raczej Explo, nie? Zróbmy tak. Koszulki są zawieszone, bo siadłem do tych kurców, nie? Natomiast koszulki są na pewno tematem, który do którego będę chciał wrócić. Bo dalej się tym jaram, dalej mi się to mega podoba, natomiast na chwilę obecną no nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć, bo mi czasu po prostu brakuje. Tego jednak nic nie będzie, to jednak sensowny wynik prac nad kwestią. Twierdzenie z tego jednak nic nie będzie, to też jest sensowny wynik. No tak. A masz tak czasem, że pracujesz nad czymś i nagle wypada ci kilka innych pomysłów i ten główny projekt się trochę rozmywa i nie zawsze do niego wracasz? Nie, raczej nie. Znaczy, nie wiem, no kwestia tego, co masz na myśli, pisząc główny projekt, nie? No bo to takie dosyć ogólne stwierdzenie i ciężko je w jednoznaczny sposób zrozumieć. Halo? Cholerny Bluestax. Ciężko je w jednoznaczny sposób zrozumieć, ale raczej wydaje mi się, że nie. Raczej wydaje mi się, że nie mam. Ja kliknę sobie tu, żeby ziomki se skakały. Dobra, co my tu mamy? To wyrzucamy na stówę. A może to zostawiamy na stówę? Nie, wyrzućmy to. Chociaż nie, zostawmy to. Dobra, mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą. Nie powiem. Czyli to było, miało być ten... Czyli... Co? Czyli to było, miało być ten deskład. Co to? Nie, rozumiem. Czym miał być deskład? O to chodzi? Deskład miał być tym, czym był, tylko sposób przedstawienia tego był niezbyt jasny dla większości. W sensie ja nie pomyślałem, że osoby, które to będą oglądać, niekoniecznie muszą wiedzieć, z czego ja się śmieję. I jak wyszło z badań dosyć dokładnych, to nie wiedzą. I tu był problem z deskładem. No. Czy ja gram tego Murloka? To może być niegłupie. Ale zrobię tak, może nie będzie tradeował mi tych Murloków. Zobaczymy. Zainspirowałeś mnie do grania w Hearthstone, ale ciężko mi mieć fan, bo nie stać mnie na sensowne deki. Wiesz co, w aktualnym momencie Hearthstone jest tak hojny i tak dużo rozdaje rzeczy, że jak cię nie stać, to chyba nie odpaliłeś tej gry nawet. Albo oczekujesz, że będziesz miał deck po 15 minutach grania. Nie wiem, z której jesteś grupy. Ale tak to wygląda. To raczej nie. Myślę, że to...
Trajdu. Jeszcze sobie tutaj zrobimy tank. Zobaczymy, czy Murloka nie dostaniemy. No, dostaliśmy. Ale raczej i tak nie. Zrobimy w ten sposób. Trajdu. Graj. Raczej chodziło też o to, że miałeś widzów z Hearthstone. Największe z nich się to nie podobało, a szkoda. Nie do końca ma to jakieś większe znaczenie. Czemu ja kuźwa grałem z tym deckiem, ciągle trafiam na Huntera, który ciągle ma tą broń i który zapewne ciągle wyciąga z tej broni te cholerne te trapy. Wyśmienicie. Piąteczka. Boska trucizna, prowokacja. Prowokacja. Daj plus 2 obrażenia, dobierz. Daj plus 2. Daj. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Okej, no nie ma bata. Zwycięstwo. Wyśmienicie. Ty, what the fuck? To jest możliwe, że jestem taki głupi? Jest to możliwe. Wiedza to potęga. Będę walczyć z honorem. No nie. Co my tutaj mamy? Mamy pierwszą, drugą turę mamy, albo zrobimy tak. Jakiegoś Murloka myślę dobiorę. Dobry ten Murlok Palek. Gram czwartą grę. Trajdu. Graju. Będą kiedyś jakieś ustawki z Bonkolem. Nie wiem. Jak kiedyś zagramy, to pewnie będą. Pyk. Groj. Zresztą w sumie tak kurde teraz patrzę na to, mogłem sobie to zagrać z tym. Też nie byłoby złe. Ale z drugiej strony teraz w tej turze mogę to zagrać z tym, więc też ma tragedii. Aha. Ciop. Graj ziomku. Graj ziomku po ziomku. Co my tu mamy dalej do zrobienia? Kurde, brakuje mi opcji outzooma w tej grze. Chyba nie wiem, gdzie mam iść. Co sądzisz o obecnym stanie Hearthstone'a? Ale o coś konkretnego pytasz, czy tak po prostu? No nie, naciśniemy damage. Jak ziomek ma 12 życia, a może mieć 9, to chyba jednak warto, nie? Właśnie zrobiłem sobie zakład. Mateusz streamuje, siadam do pracy, Mateusz nie ma streama, idę na Netflixa, wygrałeś. No, powiem ci, że... Powiem ci, że dzisiaj było blisko, żeby streama nie było. Bo... Miałem nie streamować, bo miałem jakieś tam pierdoły do zrobienia. Które nie idą mi zbyt dobrze, bo są całkiem nowymi rzeczami, których jeszcze w życiu nie robiłem i zabieram się do nich jak pies do jeża normalnie. Okej, zróbmy tak, zobaczmy co dostaniemy. Ty przyzywasz Murloka, daj mu zryw. Yeah.
No niech będzie tak, w następnej turze mamy młotek, to będziemy go młotkiem klepać. What the fuck? Egwina! Pociski! Młotek Naru! Za sprawiedliwość! Dobra. Masz 3 życia, brachu. Wczoraj sobie w ogóle w POE pograłem. Przedwczoraj? Nie, wczoraj. Tak, w sobotę. Nawet było spoko. Zerknij na streama mojego ziomka, naprawdę kontent nie z tej ziemi. Nope! Czy tam jest to, co myślę, że tam jest? Of course. Let's call it, let's call it, graj. Jakim buildem wystartowałem ligę? Ice Shot Ranger Dead Shot, czy Dead, ej, czy Dead coś tam. Ja mam dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry. Kobry, kobry. Problemik mamy i to spory. Za sprawiedliwość. Zrobimy oczywiście tak, zrobimy tak, zrobimy tak. No i zrobimy tak. Pojawia się jednakże pytanie, co dalej? No mam pewien pomysł. O! What the fuck? Dostałem nowego bohatera, tak? Z czapy? O, pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy walkę. Dobra, powalczmy. Opa. What the fuck? Ile on ma tych kuźwa Egwin? Cykl życia Alekstrazy. Wchodzi i zabija. Cześć, Gorbeks.